Przed chwilą wołaliśmy z całym Kościołem w refrenie psalmu, słysząc głos Pana: serc nie zatwardzajcie, nie czyńcie swoich serc twardymi, hardymi, upartymi. Właśnie upór, który jest w nas, ta twardość serca, twardość karku, jak mówi też Stary Testament, nie jest w stanie właśnie, żeby Słowo Boga działało w nas, żeby się do nas przedostało. To ogromne niebezpieczeństwo, bo my bardzo często myślimy, że Bóg nie działa w naszym życiu, że Słowo Boga nie działa w naszym życiu. Nie działa dlatego, że stawiamy Mu opór, że nasze właśnie serca są twarde, harde, uparte. Dlatego na początku Eucharystii my prosimy Pana w akcie skruchy, żeby nam rozwalił twarde nasze serca, żeby pokonał w nas sobą to, co jest w nas właśnie kamienne. On potem będzie mówił, że wyjmę z was serca kamienne, dam wam serca z ciała. On staje przed nami i w zasadzie mówi, że mamy do wymiany serce, uszy i oczy. To jest trójfazowy blok operacyjny. To się ma stać podczas tej Eucharystii. Że on ma w nas wymienić na swoje. Na swoje serce, na swoje oczy i na swoje usta, i na swoje uszy. Dostajemy dzisiaj w Słowie właśnie instrukcję tego, jak głosi Jezus. Także dla nas, braci kaznodziejów. Tego, że On jak uczy, to uczy jako ktoś, kto ma władzę. Ale w taki sposób ma władzę, że nie ma nie tyle władzy nad kimś, nie ma władzy nad tymi, do których mówi. Ale to, co potem, z czym potem wyprawi uczniów w momencie wniebowstąpienia, powie im: głoście i czyńcie znaki. Uwiarygodniajcie swoją naukę, potwierdzajcie naukę znakami, które będą towarzyszyły mówieniu. I Kościół rozrasta się, Kościół przekracza kolejne granice właśnie wtedy, kiedy ludzie słyszą słowo i widzą znaki. Właśnie tak naucza Jezus w synagodze, w Kafarnaum, tam, gdzie jest dom Piotra. To jest jakiś obraz Kościoła. Właśnie tego, że Jezus Kościołowi po raz kolejny raz prawi katechezę, jak ma wyglądać też nasze nauczanie. Że to nie mają być tylko słowa, słowa, słowa. Ale to mają być przede wszystkim znaki, których my doświadczamy w swoim życiu, których doświadczamy w życiu innych ludzi. Kiedy mówię znaki, nie mam na myśli jakichś też spektakularnych wydarzeń, spektakularnych cudów. Kiedy mówię znaki, to nie mam na myśli tego, co my się spodziewamy, co my uznamy, że będzie znakiem od Boga w naszym życiu. Mamy taką, jesteśmy rozmiłowani w tym, żeby właśnie drygować Bogiem, żeby Mu mówić, co On ma zrobić, w jaki sposób ma zrobić. Na przykład też, kiedy ma do nas mówić. My chcemy jakby Go zająć Jego miejsce i Nim kierować. To jest taka postawa, którą na przykład mamy, kiedy znajdujemy czas na modlitwę. Siadamy, otwieramy Pismo Święte i mówimy: teraz mów. Mam troszeczkę czasu, jest spokój. Ziemniaki się jeszcze nie dogotowały. Mów teraz. Słowo Boga jest dawane nieustannie nam w każdej chwili. To nie jest tak, że my Bogu dajemy przyzwolenie i On wtedy zaczyna do nas mówić. Wtedy, kiedy my uznamy, że jest właściwy czas. Właśnie wrażliwość na słowo prorockie, jak czytaliśmy w pierwszym czytaniu. Mojżesz, który mówi, Mojżesz, który otrzymuje właśnie słowo, że będzie ludowi dany prorok, że będą posyłani ludzie, którzy są prorokami. I to my w momencie naszego chrztu zostaliśmy namaszczeni na znak prorocki. Otrzymaliśmy godność prorocką, kapłańską i królewską. Nigdy nie dajcie jej sobie odebrać. To na mocy chrztu każdy z nas ma uszy i
usta prorockie, uszy, żeby słowo prorockie usłyszeć i mieć taką wrażliwość, otwartość, że Pan Bóg się będzie posługiwał kim chce, kiedy chce, w jakikolwiek inny sposób chce, żeby przemówić do nas ze swoim słowem. I może tego kompletnie nie robić przeze mnie tutaj. Jak będzie chciał, to kiedy stąd wyjdziecie, albo kiedy się stąd wylogujecie, to do was przemówi właśnie wtedy. I chodzi o taką wrażliwość na Jego słowo. Na to, żeby skanować cały dzień, też podczas takiego rachunku sumienia nie tylko szukać moich wpadek, ale zadawać sobie pytanie, gdzie On był. Gdzie On nauczał, czym mnie nauczał, jakimi wydarzeniami mnie nauczał, jakimi ludźmi mnie nauczał. Jakich znaków doświadczam Jego obecności, Jego nauczania. Jezus jest podstawowym właśnie katechistą w moim życiu. Jest tym, który mi prawi nieustannie katechezę. To nie jest moralizatorstwo, które kiwa palcem i tylko wylicza kolejne rzeczy, czego nie robić, a co robić pod pewnymi warunkami. To jest słowo, które ma nas umocnić w walce duchowej. My od momentu też naszego chrztu, kiedy otrzymaliśmy godność kapłańską, królewską, prorocką, weszliśmy na drogę walki duchowej. Doskonale widzimy tę walkę duchową właśnie w Jezusie, który też przed tym fragmentem Ewangelii, w Ewangelii Marka, jest wygnany na pustynię i tam toczy walkę duchową właśnie, gdzie walka się odbywa, obrona przed złym duchem odbywa się za pomocą Słowa Bożego. Jezus jest perfidnie kuszony Słowem Bożym, ale jakby oddaje, broni się, zwycięża Słowem Bożym. Dlaczego mamy takie poczucie, że nasze kolejne deklaracje, postanowienia, pragnienia, też w kontekście naszego nawrócenia, sakramentu pojednania, nie działają? Bo używasz nieodpowiedniej broni, używasz nieodpowiednich narzędzi. Za każdym razem właśnie będziemy dostawać intuicję. To święty Paweł przepięknie, posługując się obrazem zbroi, właśnie powie, że to jest obroną naszą przed nieprzyjacielem, jest Słowo Boże. Jest dobra nowina. Jest prawda. My jesteśmy kuszeni kłamstwem. My jesteśmy kuszeni podstępem. I musimy bronić się nie tyle tym, że my się weźmiemy, ogarniemy, że my sobie po raz kolejny raz w życiu coś postanowimy, tylko my potrzebujemy właśnie słowa od Boga. Słowa, które w dzisiejszej Ewangelii jest w stanie wydawać rozkaz złemu duchowi. To nigdy nie jest równa walka, pamiętajcie o tym. To nie jest walka dwóch tyranów, takich dwóch tytanów. Właśnie Boga dobrego i Boga złego. I siedzimy trochę zaniepokojeni na tych trybunach i mówimy, kto wygra, kto wygra. Wiemy, kto wygra. Wiemy, kto wygrał. Kiedy wygrał. I że właśnie nauczanie Jezusa to przede wszystkim pokazanie, że Jego słowo ma władzę nad złem. Jest w stanie powiedzieć złemu duchowi, zamknij się. I się zamyka. To jest moc słowa, które ma Bóg. Siedź cicho. Nie nasze słowo uciszy zło, tylko Jego słowo. I to jest nauka z mocą. My jako Kościół będziemy wiarygodni dla ludzi, kiedy nasze nauczanie będzie właśnie złączone ze znakami, że za tym nauczaniem będzie moc. Właśnie to jest jakby, wydaje się, szczyt i jakby samo źródło kaznodziejstwa w Kościele. Że to słowo, które jest głoszone, ma was uzdolnić, ma wam dać moc. Za tym mają nie iść jedynie dobre rady kaznodziei. Jak poprawić swoje życie. Ale za tym słowem ma iść moc.
Nauka z mocą. Wydaje się, że musimy dokonać takiego dobrego, mądrego rozeznania. Właśnie, czy przypadkiem my nie zaniedbujemy w naszym życiu duchowym słowa, które jest do nas skierowane? Albo czy nie włączamy wrażliwości na Słowo Boże w momencie, na przykład, kiedy przychodzimy na Eucharystię? Albo kiedy otwieramy Słowo Boże? Wielokrotnie mówiłem tutaj, że Bóg jest wolny i będzie robił tak, jak chce. I będzie mówił tak, jak chce. Będzie działał wtedy, kiedy On chce. Dlatego potrzebujemy uszu i oczu otwartych na Jego znaki i na Jego słowo. Papież Franciszek wydaje adhortację do świeckich, która jest znów taką instrukcją, jezuicką instrukcją po tym, jak dojść do świętości we współczesnym świecie. Ja wiem, że jesteśmy społeczeństwem, które pierwszą rzeczą, która wyrzuci, to jest instrukcja. Nie wiem, kiedy ostatni raz przeczytaliście instrukcję. Więc pierwsza rzecz, którą wyjmujemy, wyrzucamy. Przecież my dobrze wiemy, jak to działa. Papież Franciszek właśnie pisze adhortację właśnie do świeckich o świętości i mówi, do każdego z was jest dane słowo. Na każdy dzień waszego życia Bóg wam daje słowo, które ma was doprowadzić do świętości. Nam się perspektywa świętości wydaje czasem kompletnie niedosiężną, ale wtedy, i to jest prawda, wtedy, kiedy my polegamy na własnych siłach. Na każdy dzień proś o słowo. Jedno słowo. Za chwilę będziemy się tak modlić. Daj mi słowa, ja będę uzdrowiony. My wjeżdżamy, jak mówiłem, na blok operacyjny i prosimy Pana, żeby nam dał słowo, aby nas to jedno słowo uzdrowiło. Nie wiem, jakie to jest słowo. Ja muszę odkryć, jakie to jest słowo dla mnie. I nie powiem wam, jakie jest słowo dla was. I jest bardzo ważne, abyśmy nieustannie właśnie byli tymi, którzy są żebrakami, którzy stają przed Panem i proszą Go o to, żeby dał mi słowo. Daj mi słowo na każdy dzień. Daj mi takie słowo, które mnie uzdrowi, które wygna ze mnie moc złego, które będzie dobrą nowiną, chociaż jestem infekowany ze wszystkich stron złą nowiną. Ale też odnów we mnie godność prorocką. Ja was za chwilę, za parę minut stąd wyślę, byście szli i zanieśli Ewangelię. Abyście to słowo, które tutaj otrzymacie, abyście je zanieśli. Abyście sami się stali właśnie prorokami Pana. Nie tylko przez to, co mówicie. Nie tylko wtedy, kiedy zwracacie uwagę i kogoś podkręcacie w życiu. Słowo Boże się przekazuje przede wszystkim stylem i jakością życia. I paradoks polega na tym, że im mniej mówimy, tym potrafimy więcej zrobić miejsca Słowu Bożemu. Odkryjcie w sobie ten dar prorocki, ale też odkryjcie wokół siebie ludzi, którzy są prorokami, których Pan Bóg posyła do waszego życia. Czasem z uporem maniaka, dzień po dniu, dzień po dniu. A my właśnie, kiedy jesteśmy ślepi, kiedy jesteśmy głusi, kiedy mamy twarde, uparte serca, to mówimy, nie, ja tak nie chcę. Ja bym chciał, żebyś w moim życiu był zupełnie w inny sposób obecny. Przez nią? Przez niego? Przez tych ludzi? Przez te słowa? Niech nas Bóg broni przed tym, abyśmy nie zaniedbali słowa. Słowo Boże ma w nas robotę do zrobienia. Słowo Boże jak deszcz nie wraca, kiedy nie zrobi roboty, która jest do zrobienia w glebie. I to jest nasza siła. To jest nasza moc. Z Jego słowa. I my to mamy na wyciągnięcie ręki. Lekarstwo i tarcza obronna, wszystko jest na wyciągnięcie ręki. I usłyszcie słowo,
też słowo to, które powie złemu duchowi, wszystkiemu temu, co w was jest, co was oskarża, was przed sobą samym, co jest jakimś waszym wewnętrznym, nie wiem, nieprzebaczeniem, takim permanentnym wyrzutem sumienia, żalem do siebie samych. Milcz. Wystarczy. Zamknij się. I Bóg wtedy przychodzi ze słowem miłości. Ze słowem, które uzdrawia, bo tylko słowo miłości uzdrawia. Nigdy nie pomagamy ludziom, ich krytykując, odbierając im godność. Nigdy. I to jest zdumienie Jego słowem, Jego nauką. Wyobrażam sobie, że oni tam siedzieli właśnie tak z otwartymi buziami, zaszokowani tym, co słyszeli. Ale żeby nam nigdy nie przeszło. I abyśmy zawsze, kiedy spotykamy się ze Słowem Boga, zawsze byli zdumieni. Pismo Święte mówi, zdumienie jest matką mądrości. Zdumienie jest matką mądrości. A mądrość jest tym darem, który Pan Bóg nam nieustannie chce dawać. Amen.